BFDAA to gra, która ma reputację jednej z najtrudniejszych w świecie platformówek. W grze tej, stworzonej jako część popularnej serii animowanej Battle for Dream Island, gracze muszą przeprowadzić trzy postacie przez szereg poziomów pełnych zagadek i przeszkód. Poziom 53, znany jako I'm Sorry, miał być końcem gry, dosłownie niemożliwym do przejścia murem. Twórcy gry planowali zaktualizować ją, dodając kolejne poziomy, ale nigdy tego nie zrobili. Zamiast tego pozostawili graczy z poziomem, który wydawał się nie do przejścia. Ściana na końcu poziomu była zbyt wysoka, by można było ją przeskoczyć przy użyciu standardowych metod. I przez 10 lat gracze z całego świata próbowali różnych sztuczek i strategii, ale żadne nie działały. Jak już wspomniałem, sama gra w sobie jest niezwykle trudna, z unikalnymi mechanikami, które stanowią koszmar dla każdego nowego gracza. A poziomy takie jak 29, 47 czy 52 są doskonałymi przykładami wyzwań, jakie czekają na graczy. Ale to poziom 53 z jego pozorną prostością stał się największym wyzwaniem. Po 3 latach, w 2016 roku, społeczność graczy doświadczyła przełomu. Jeden z nich odkrył technikę zwaną Grab Boosting, która zmieniła wszystko. Technika ta polegała na szybkim przełączaniu postaci i wykonywaniu określonych ruchów, aby uzyskać dodatkową wysokość. Aby pokazać, że ta technika jest teoretycznie możliwa do zastosowania, Dunkelblau spowolnił grę, co pozwoliło mu dokładnie zbadać i zastosować Grab Boosting. Dzięki spowolnieniu gry zdołał on pokonać poziom 53, udowadniając, że ta technika jest w ogóle możliwa do wykonania. Jednak w normalnym tempie gry, bez użycia żadnych narzędzi wspomagających, w tamtym czasie żaden gracz nie był w stanie powtórzyć tego wyczynu, bowiem Grab Boosting wymagał niesamowitej precyzji i szybkości reakcji, co czyniło go ekstremalnie trudnym do wykonania w typowych warunkach. Mimo że technika ta była teoretycznie możliwa, to praktyczne jej wykonanie w standardowym tempie gry było niemalże niemożliwe. Odkrycie, którego dokonał Dunkelblau, zainspirowało społeczność graczy do dalszych prób i poszukiwania nowych sposobów na pokonanie poziomu 53. Cała społeczność zaczęła eksperymentować z tą techniką na różnych poziomach gry, próbując znaleźć najbardziej optymalne sekwencje ruchów i strategie. Technika ta szybko zyskała popularność, ale jej praktyczne zastosowanie okazało się niezwykle trudne. Aby zrozumieć dlaczego, musimy zagłębić się w szczegóły techniczne. Między poziomami 19 a 42 gracze mają dostęp do dwóch postaci: Bóg i Macz. To umożliwia Grab Boosting, ponieważ mogą one na przemian chwytać się i przerzucać. Jednak na poziomie 42 do gry wchodzi trzecia postać, Ice Cube, co sprawia, że ta technika staje się znacznie trudniejsza. Nawet jeżeli na poziomie 53 uda się przeskoczyć ścianę dwoma postaciami, to wyciągnięcie trzeciej stanowi prawdziwe wyzwanie. Aby przejść poziom 53, przynajmniej ze spowolnieniem czasu, gracze musieli wymyślić nową sekwencję ruchów, która obejmowała wszystkie trzy postacie. Ta dodatkowa sekwencja sprawiła, że Grab Boosting z bardzo trudnego stawał się praktycznie niemożliwy. Potrzebna była perfekcyjna koordynacja wszystkich trzech postaci i precyzja, która była poza zasięgiem większości graczy. I o ile ta technika była możliwa do wykonania przez zwykłego człowieka z użyciem dwóch postaci, to dodanie już trzeciej czyniło ją praktycznie nie do wykonania. I pamiętacie, jak mówiłem wam, że w tamtym czasie nikomu się jeszcze to nie udało? Okazuje się, że do dzisiaj nikomu nie udało się wykonać Grab Boostingu ze wszystkimi trzema postaciami na poziomie 53. No dobrze. Ale powracając do tematu odcinka, ten level był po prostu tak zaprojektowany, aby był nieprzekraczalny. Ściana, która blokowała dalszą drogę, była zbyt wysoka, aby można było ją przeskoczyć za pomocą standardowych metod. Jednakże z czasem gracze odkryli, że istnieją inne sposoby na jej pokonanie. W 2023 roku, po 10 latach niepowodzeń, gracz o pseudonimie Cooper Salt dokonał czegoś niemożliwego. Odkrył on, że można ustawić się na ostatnim pikselu ściany, co pozwalało postaci spaść za ścianę. Wykorzystanie tej techniki wymagało precyzyjnego ustawienia postaci na samej krawędzi ściany. Następnie, gdy postać zaczęła spadać, znajdowała się już za ścianą. Technika ta, znana jako wall clipping, była przełomowa i pozwalała na pokonywanie każdej ściany w grze.
Proces ten wymagał jednak niesamowitej precyzji. Gracz musiał idealnie ustawić postać na ostatnim pikselu, co było zadaniem niezwykle trudnym. Każdy najmniejszy błąd kończył się niepowodzeniem i koniecznością rozpoczęcia próby od nowa. Kluczowym momentem było idealne ustawienie postaci i delikatnie przesunięcie jej tak, aby zaczęła spadać. W momencie, gdy postać zaczynała swój upadek, mechanika gry pozwalała jej prześlizgnąć się poza granice ściany. Wymagało to doskonałego timingu i niezwykłej precyzji, ale było możliwe do wykonania. A z czasem sam autor techniki, która pozwala przechodzić przez ściany wraz z połączeniem z techniką grab boostingu, która pozwala na zyskanie dodatkowej wysokości, ustanowił nowy rekord przejścia całej gry. Następnie przeskakujemy do maja 2023 roku, gdzie gracz o pseudonimie Korzen postanowił podjąć się wyzwania i jako pierwszy pokonać poziom 53. Po wielu badaniach i analizach różnych podejść opracował skomplikowaną 5-stopniową strategię. Jego plan łączył techniki grab boostingu i przechodzenia przez ściany, co wymagało niezwykłej precyzji i koordynacji. Swoją drogą ta osoba wrzuciła odcinek na swój kanał, jak niemożliwy poziom w BFDIA został pokonany po raz pierwszy od 10 lat. I ten odcinek zawiera bardzo dużo informacji na temat tych technik oraz sam poradnik, jak można to zrobić samemu, oraz na samym końcu odcinka możemy się dowiedzieć, co znajduje się po przejściu całej gry. No i jeżeli zostawicie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję oraz też dooglądacie do końca tego odcinka, to sami się przekonacie, co znajduje się za poziomem 53. No i tutaj muszę powiedzieć, że wszystkie informacje, które zebrałem, to są właśnie tylko i wyłącznie z tego odcinka. To teraz pokażę Wam efekt 10 lat pracy nad pokonaniem poziomu 53, używając 5-stopniowej techniki. To skomplikowany proces, ale z odrobiną cierpliwości i precyzji da się to zrobić. No i dla swojej wygody będę używał polskich nazw charakterów. Więc pierwszy krok to przerzucenie zapałki przez ścianę. Aby to zrobić, musimy wykorzystać technikę zwaną grab boosting. Oto jak to wygląda. Następnie musimy wprowadzić ją do środka ściany. Jest to trudne, ale możliwe przy odpowiednim ustawieniu postaci. Trzeci krok to przerzucenie kostki lodu przez ścianę. Ten etap jest szczególnie trudny, ponieważ zapałka musi pozostać wewnątrz ściany. Aby to zrobić, książka powinna rzucić kostkę lodu do zapałki, która powinna wyskoczyć, złapać kostkę lodu i przerzucić ją na drugą stronę. Pamiętajcie, że wszystkie ruchy muszą być wykonane bez przerwy, ponieważ jeśli zapałka wyjdzie za ściany, musimy wszystko zacząć od nowa. Czwarta faza to powtórzenie kroków 1 i 2. A piąty etap zaczyna się od skoku książki, następnie przełączamy się na zapałkę, skaczemy zapałką i robimy mini grab boosta, aby obie postacie znalazły się po drugiej stronie ściany. Obiecałem Wam, że pokażę, co znajduje się w następnym poziomie, który nigdy jeszcze nie został stworzony. Więc gdy właśnie przejdziemy ten niemożliwy do przejścia 53 i wejdziemy do następnego 54, okazuje się, że dzieje się coś takiego. Co ciekawe, po publikacji tego filmu sam autor gry nagrał film o 3 nad ranem, aby podzielić się wiadomością, że gracz Korzen właśnie pokonał poziom 53 w jego grze. Opowiadał też, że stworzył grę z planem na 100 poziomów, ale ukończył tylko 53 z powodu nauki. Poziom 54 nigdy nie został stworzony, ale twórca planował, że miał być on pełen surrealistycznych elementów i nowych mechanik gry. Carly nie wierzył, że ktokolwiek kiedykolwiek pokona poziom 53.